Przedstawiciele sieradzkiej Solidarności zapukali do biura poselskiego posła Cezarego Tomczyka z zapytaniem, czy poseł zagłosuje za przeprowadzeniem referendum w sprawie podniesienia wieku emerytalnego. Jako przedstawiciel Solidarności dzisiaj dostarczył panu Cezaremu Tomczykowi pismo. Czego ono dotyczyło? Dotyczyło konkretnego pytania, czy pan poseł będzie głosował za referendum w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn i czy jest za podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jako Cezary Tomczyk, członek partii Platforma, poseł z ziemi sieradzkiej. Chcemy konkretnie wiedzieć, niestety nie mogliśmy się dowiedzieć, ponieważ pan poseł, mimo że dzisiaj poniedziałek, dzień przyjęć, wybył. A czy to nie jest tak, że jako przedstawiciel partii musi się zgadzać z jej opinią? No, myślę, że tak, w jakimś sensie tak, ale każdy członek partii, tym bardziej, że Platforma Obywatelska mieni się partią demokratyczną, może mieć swoje zdanie. To nie znaczy, że musi mieć takie zdanie, jak ma partia. Wydaje mi się, że jeżeli twierdzą to wszem i wobec, że u nich każdy może mówić swoim głosem, to wydaje mi się, że pan Tomczyk również powinien mówić swoim głosem i dlatego żeśmy tutaj przyszli. Chcieliśmy jasnej deklaracji pana Tomczyka jako człowieka i jako osoby, która reprezentuje mieszkańców Sieradza, w jaki sposób się określi. Być może mieszkańcom Sieradza podoba się pracowanie do 67 roku i pan Tomczyk wybiega naprzód i chce ich poprzeć. Ale wiedząc nas i słuchając, jakie są nastroje społeczeństwa, uważamy, że jest to bardzo niedobry pomysł, jeżeli chodzi o podwyższanie wieku emerytalnego i tutaj nie powinna wchodzić w grę żadna dyscyplina partyjna. Pan Tomczyk musi zacząć reprezentować mieszkańców Sieradza. Jaki będzie państwa następny krok? No oczywiście nagłaśniamy to w mediach. Najprawdopodobniej, bo to zależy od tego, jakie stanowisko zajmie Komisja Krajowa, NSZZ Solidarność i inne związki w Polsce, ale najprawdopodobniej dojdzie do eskalacji zdarzeń, jeżeli chodzi o wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Nie może być tak, żeby w kraju, gdzie opieka zdrowotna dopiero zaczyna się w jakiś sposób rozwijać, a jest, wystarczy się przejść po przygodniach, żeby zobaczyć, jakie długie kolejki, żeby wprowadzać ją w tej chwili, a żeby ludzie dochodząc albo nie dochodząc do 67 lat w ogóle tej emerytury nie pobierali. Jest to niemożliwe. Ja znam pracowników fizycznych, ludzi, którzy pracują fizycznie. Oni są wrakami, jeżeli dojdą już do tej, o ile dojdą do tej emerytury. Natomiast są ewenementy w naszym społeczeństwie, ludzie, którzy chcieliby pracować dłużej. Proszę bardzo, takich ludzi trzeba zachęcać, żeby pracowali nawet do 70 roku życia, jeżeli są zdolni umysłowo i fizycznie do pracy, którą wykonują. No iść do emerytury to nie będzie problem, tylko problemem będzie wysokość samej emerytury. No wysokość emerytury obiecują nam tutaj takie olbrzymie emerytury, Boże kochamy, że tutaj Ameryka mało. W tej chwili mamy pensje, mamy standardy europejskie, ceny europejskie, natomiast pensje bardzo zbliżone do Dalekiego Wschodu, tutaj do sąsiadów z zagranicy. Uważam, że przy takich zarobkach, przy takiej opiece zdrowotnej, przy tym, co nam obiecują za 20 lat, no sami Państwo wiecie, że obiecano nam tutaj Zielone Wyspy, no podobnie są te Zielone Wyspy, chcemy, żeby ta Zielona Wyspa dawała również więcej pieniędzy. Niestety nic za tym nie idzie. Wyższy wiek emerytalny to również większe bezrobocie wśród młodych ludzi. Wiesz, większy wiek emerytalny, Boże, to jest bezrobocie, bo przecież bezrobocie w tej chwili wzrasta. Zamiast pomyśleć o przyroście naturalnym w Polsce, o tym jak dofinansowywać rodzinę, żeby ktoś miał na tych emerytów i rencistów zarabiać, u nas wprowadza się podwyższenie wieku emerytalnego, no co jest zupełną paranoją. Ludzie, będzie nie dość, że większe bezrobocie wśród młodych, to również większe bezrobocie wśród starszych. Powiedzcie mi Państwo, co zrobią ludzie starsi, którzy nie będą mieli żadnych pieniędzy. To jest dopiero polityka, której nikt tutaj w Polsce nie potrafi zrozumieć. Czy Solidarność zjednoczy się z innymi partiami politycznymi właśnie w celu osiągnięcia zamierzonych tutaj planów? To znaczy, Solidarność nie jest partią polityczną, ale
Solidarność poprze każdą partię, która będzie protestować i protestuje przeciwko podwyższaniu wieku emerytalnego. Obojętnie, która to będzie partia, Solidarność, rozumne partie, te, które trzeźwo myślą, zawsze będzie popierać. Solidarność różni się i związek zawodowy różni się tym od partii, że niekoniecznie szefem zakładu musi być osoba Solidarności, czy tam desygnowana przez Solidarność. Nie. Szefem zakładów ma być człowiek, który jest świetnym menadżerem, który wyczuwa rynek pracy, który daje sobie radę i który rozwija zakład pracy, nawet kosztem niejednokrotnie związkowców. Ale związkowcy muszą wiedzieć, że to przynosi realne korzyści. Wtedy poprą obojętnie z jakiej opcji politycznej każdego przedsiębiorcę, każdego polityka. Reasumując, korzystając z tego, że jestem tutaj w Telewizji Miejskiej Sieradz, w biurze pana posła, gdzie nie zastaliśmy go, chciałbym się zwrócić do pana posła. Panie pośle Cezary Tomczyk, kiedy będziemy mogli się z panem spotkać, ażeby w Telewizji Miejskiej Sieradz poznać i przedstawić pana zdanie mieszkańcom Sieradza?